Zadanie 13 za 1 punkt z egzaminu gimnazjalnego 2005. Który znaczeń w kształcie walca o wymiarach przedstawionych na rysunku ma największą objętość? Mamy rysunek podany do zadania oraz tak naprawdę najważniejsze wymiary, czyli promień oraz wysokość walca w każdym takim walcu. Więc obliczymy po prostu objętość każdego z tych walców. Wzór na objętość to jest pole podstawy razy wysokość. Przekształca się do następującego. V równa się pi razy r kwadrat razy h. Mamy wszystko r i h, więc obliczamy. V1 równa się pi to pi, r do kwadratu, czyli 6 do kwadratu i razy h, czyli razy 6. Otrzymujemy 36 razy 6, 216 pi. Przejdźmy teraz do walca drugiego. V2 równa się pi, we wzorze tutaj jest r do kwadratu, czyli widzisz 5 do kwadratu razy h, 9. 25 razy 9, pi przepisujemy i po wymnożeniu tych liczb otrzymujemy 225 pi. Teraz walec trzeci, przepisujemy ze wzoru, zamiast promienia wstawiamy czwórkę, czyli 4 do kwadratu, a h to 12. 4 do kwadratu to jest 16 razy 12 pi, zapiszemy na końcu. Wymnażamy liczby pisemnie, otrzymujemy 192 pi. Teraz ostatni walec, promień 3 i wysokość 18. Więc w miejsce promienia tutaj wstawiamy trójkę, stąd mamy 3 do kwadratu i razy h. Jak widzisz, to jest 18. 3 do kwadratu to jest 9 razy 18, pi zapiszemy na końcu. 9 razy 18, wymnażamy to pisemnie, to jest 162 pi. Odpowiadamy teraz na pytanie, które znaczeń w kształcie walca o wymiarach przedstawionych na rysunku ma największą objętość. Widzimy, że największą objętość ma drugi walec, czyli zaznaczamy odpowiedź B, drugi walec.